ostatnim czasie nie tylko Mandaryna wróciła do takich no, klubów, tak, bo gra w naprawdę wielu klubach w całej Polsce, ale również i tym. W Warszawie dwa koncerty były i trzeci już jest w planach. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że moja trasa koncertowa tak bardzo się rozwinęła i właśnie koncerty w Warszawie. Jeszcze bardzo dziękuję publiczności warszawskiej, że tak licznie przychodzą na moje koncerty i naprawdę czuję się bardzo wyróżniona, że już po raz trzeci w tym roku jestem zaproszona na koncert, na który serdecznie zapraszam, będzie 19 maja. A powiedz, dla ciebie to jest jakiś wysiłek śpiewać, bo ja byłem na tych koncertach i tam jest strasznie dużo ludzi. I jakby mało miejsca, dużo ludzi. Jak ty się w ogóle czujesz? Bo jednak scena jest tam malutka w tym akurat klubie. Tak, w tym klubie jest malutka scena, ale powiem ci, że dla mnie taki koncert, który jest wypełniony publicznością, która czeka na moje piosenki, czeka na artystkę, jest po prostu spełnieniem marzeń. Ja za każdym razem, jak wychodzę na scenę, to jestem przeszczęśliwa i mimo, że tam było naprawdę ciasno, ja miałam trudność... Miałeś problem z przejściem na tą scenę. Tak, mnie przecież ochroniarz wniósł na scenę, prawda, żeby po prostu jakkolwiek mogła wejść w ogóle, tak, wejść na scenę, ale mi było przede wszystkim trudno oddychać, bo tam było tak dużo ludzi, że po prostu ledwo co oddychałam, ale dla mnie ci ludzie to jest taka ogromna rodzina, taka muzyczna rodzina i dają mi dużo energii. Występowanie dla mojej ukochanej publiczności jest dla mnie jak tlen, to jest coś niezbędnego. Ja cieszę się, że mogę to połączyć pomiędzy właśnie, tak mi się życie pięknie ułożyło, że mam piękne życie prywatne, ale też piękne życie zawodowe i udaje mi się to połączyć. Naprawdę jestem bardzo spełniona.